Ze studia koncertowego imienia Tadeusza Nalepy witam serdecznie słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów. Równie gorąco witam publiczność zgromadzoną w studiu. Zapraszam na wieczór szopenowski w wykonaniu znakomitych rzeszowskich muzyków związanych z Wydziałem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. O Fryderyku Chopinie i o wykonawcach mówić będzie mistrz gitary, ale także mistrz słowa, dzisiaj przede wszystkim mistrz słowa, pan Łukasz Rusin. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie na wyjątkowym, monograficznym koncercie poświęconym twórczości Fryderyka Chopina. Wyjątkowość tego wieczoru ma dwa źródła. Jednym jest 165. rocznica śmierci kompozytora, którą obchodziliśmy 4 tygodnie temu. Drugim czas, listopadowy czas, który skłania nas do zatrzymania się, przemyśleń, zadumy. I taki będzie, proszę państwa, dzisiejszy wieczór. Będziemy dumni, bardzo dumni, że oto, co prawda smutna, ale jednak rocznica dotyczy nas, dotyczy naszego kompozytora. Oczywiście połowę swojego życia spędził poza granicami kraju, ale zawsze się do niego odnosił i zawsze do niego się przyznawał. Będzie to także czas, no właśnie, zadumy nad wielkością i uniwersalnością jego jakżeż polskiej muzyki. Po ścieżkach muzyki Fryderyka Chopina prowadzić nas będą znakomici artyści, z których w tej chwili pozwolę sobie przedstawić tylko pianistkę. Aneta Czach, rzeszowianka, absolwentka Krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu Janusza Skowrona oraz kameralistyki Bartłomieja Kominka. Ukończyła również studia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Koncertuje jako solistka i kameralistka, prezentując szeroki wachlarz zainteresowań muzycznych. Współpracuje z zespołem wokalnym Unanime. Jest także pedagogiem w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Kamieniu. Proszę państwa, jeżeli mamy oddawać się zadumie, to posłuchajmy dwóch melancholijnych utworów. Na początku cudowny, jakżeż listopadowy walc Amol, a następnie mazurek utrzymany także w tonacji Amol. Ale ja jeszcze chciałbym podzielić się jedną refleksją. Bo mazurki to kompozycje krótkie i drobne, ale niezwykle istotne w twórczości Fryderyka Chopina. Są rodzajem lirycznego pamiętnika pisanego od 1825 roku, miał wówczas 15 lat, aż po rok śmierci, 1849. Mazurki to także, obok polonezów, najbardziej polskie z utworów Fryderyka Chopina. I myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że nie byłoby mazurków chopinowskich, gdyby nie polskie tańce ludowe, mazur, kujawiak i oberek. Chopin kiedyś pisał: mam w klawiszach tylko mazury. Ale o mazurkach, tak sądzę, najpiękniej wypowiedział się uczeń kompozytora Wilhelm von Lenz. Mazurki Chopina są dziennikiem jego duchowych podróży po polityczno-społecznych obszarach sarmackiego świata marzeń. Zatem zapraszam państwa w taką podróż śladami marzeń Fryderyka Chopina. Walc A-moll z opusu 34 i mazurek Amol z opusu 7. Przed państwem Aneta Czach. Thank you.
Drodzy Państwo, czas przedstawić kolejnych artystów. Jacek Ścibor jest wybitnym interpretatorem liryki wokalnej, od pieśni barokowych po piosenkę aktorską. Śpiewa wysokim głosem męskim, tenorem. Ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz studia podyplomowe we Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Swoje umiejętności wokalne doskonalił pod kierunkiem profesora Christiana Elsnera, dyplom za szczególny wyraz artystyczny, oraz profesor Ewy Czermak, dyplom mistrzowski. Jego działalność artystyczna obejmuje recitale solowe oraz dzieła oratoryjno-kantatowe. Koncertował w Danii, Austrii, Belgii, Szwecji, Niemczech, Słowacji, Ukrainie. Obok działalności koncertowej para się także pedagogiką. Jest pracownikiem naukowym Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przy fortepianie soliście towarzyszyć będzie Paweł Węgrzyn, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie fortepianu profesora Andrzeja Pikula, dyplom z wyróżnieniem. Koncertuje jako kameralista w Polsce i poza granicami naszego kraju, między innymi na Słowacji i Ukrainie i w Grecji. Jest stałym współpracownikiem Filharmonii Podkarpackiej, prowadzi działalność pedagogiczną. Jest wykładowcą na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz nauczycielem w Zespole Szkół Muzycznych nr 1. To artyści. A co z muzyką? Za moment zabrzmią dzieła, które były ulotnymi drobiazgami, najczęściej zapisami improwizacji realizowanych w sytuacjach towarzyskich, utrwalanych w sztambuchach znajomych i przyjaciółek. Utwory te nie były przeznaczone do publikacji. Jak pisał sam kompozytor, nigdy nie stały one w centrum jego zainteresowań muzycznych. Nie prezentują także tak genialnych środków kompozytorskich, jakich Chopin używał w solowych utworach fortepianowych. Ale to wszystko, co powiedziałem, proszę Państwa, nie znaczy, że dla Chopina pieśni, bo o nich mówimy, były zupełnie nieistotnym kaprysem. Są to utwory bardzo osobiste, pisane do poezji polskich poetów, do wierszy polskich poetów, które wywarły bardzo mocne piętno w świadomości Chopina. A poza tym stanowią te pieśni piękny przykład rodzącej się wówczas polskiej pieśni romantycznej. Tak więc dwie pieśni, albo jak mawiał Chopin, piosnki. Moja pieszczotka do tekstu Adama Mickiewicza, niezwykły erotyk dedykowany prawdopodobnie Delfinie Potockiej oraz pierścień do słów Stefana Witwickiego, to pieśń wpisana do pamiętnika Marii Wodzińskiej. Przed Państwem Jacek Ścibor i Paweł Węgrzyn. Pieszczotka, gdy w wesołej chwili pocznie szczebiotać i kwilić i gruchać. Tak mile grucha szczebiace i kwili, że nie chcąc słówka żadnego postradać, nie śmiem przerywać, nie śmiem odpowiadać. I tylko chciałbym słuchać, słuchać, słuchać. I tylko chciałbym słuchać, słuchać, słuchać. Lecz mowy żywość, gdy oczki zapali i pocznie mocniej jagody różować. Perłowe ząbki błysną wśród korali, ach, w ten czas, śmielej w oczęta poglądam, usta pomykam i słuchać nie żądam, tylko całować.
całować, całować, całować. Smutno niańki ci śpiewały, a ja już kochałem, a na lewy palec mały srebrny pierścień dałem. Pobrali dziewczęta drudzy, ja wiernie kochałem. Przyszedł młody chłopiec cudzy, choć ja pierścień dałem. Przyszedł młody chłopiec cudzy, choć ja pierścień dałem. Muzykantów zaproszono, na godach śpiewałem. Innego zostałaś żoną, ja zawsze kochałem. Dziś dziewczęta mnie wyśmiały, gorzko zapłakałem. Próżno wierny był i stały, próżno pierścień dałem. Próżno wierny był i stały, próżno pierścień dałem. To nie jest tak, że Chopina możemy przyporządkować do jakiejś jednej estetyki czy rodzaju emocjonalności. W jego twórczości odzwierciedlają się wszystkie stany duszy człowieka targanego granicznymi emocjami. Euforią, depresją, wściekłością i melancholią. A przecież są jeszcze pośrodku także nuty brillant, nuty wirtuozowskie. Rodziły się najpierw w małej willi w pobliżu Palma de Mallorca, a potem w starym klasztorze kartuzów w Waldemozie, w takim dziwnym miejscu między skałami a morzem. 24 preludia Fryderyka Chopina tworzą niezwykle barwną emocjonalnie całość. Ale można, i tak często bywa, że wykonuje się te cudowne perełki pojedynczo. My zostajemy w tym naszym czasie zadumy, w listopadowym czasie. Wobec tego zabrzmi za moment preludium e-moll. Aneta Czach. Thank you.
Chopin, proszę Państwa, nie lubił wielkich koncertów w dużych, pełnych publiczności salach. Jego muzyka najpiękniej rozkwitała w czasie spotkań w salonach. I oto taką jedyną w swoim rodzaju atmosferę salonu chopinowskiego utrwalił Franciszek Liszt w swojej monografii. Pozwolą Państwo, iż przytoczę krótki fragment tej opowieści. Kąty pokoju, pogrążone w głębokim mroku, traciły swe realne zarysy. Ściany zdawały się rozpływać i wtapiać w czerń przestrzeni. Wokół fortepianu, w kręgu światła, skupiło się kilka głów o wielkiej sławie. Heine, ten najsmutniejszy z dowcipnisiów, z zainteresowaniem duchowego współziomka słuchał opowieści Chopina. Obok Heinego siedział Meyerbeer. Ten harmonista na miarę cyklopów spędzał długie chwile, pławiąc się w rozkoszy śledzenia każdego szczegółu subtelnych arabesek otulających myśli Chopina. Eugénie Delacroix trwał w niewzruszonym milczeniu, pogrążony w kontemplacji zjaw. Na uboczu, z dala od wszystkich innych, rysowała się nieruchoma sylwetka smutnego i milczącego Mickiewicza. Wtulona w fotel, wsparta o konsolę, siedziała pani Sand, z żywym zainteresowaniem śledząca grę i wdzięcznie zasłuchana. Myślę, że atmosfera tego studia koncertowego przypomina nieco atmosferę salonu chopinowskiego. A na pewno będzie to czynić, gdy będziemy z uwagą, z zasłuchaniem i z miłością słuchać kolejnych pieśni, tych ulotnych drobiazgów naszego mistrza. Trzy pieśni. Precz z moich oczu, do słów Adama Mickiewicza, melodia z tekstem Zygmunta Krasińskiego oraz leci liście z drzewa, do słów Wincentego Pola. Przed Państwem Jacek Ścibor i Paweł Węgrzyn. Pomroczy tym grubszym kirem.
wirem twą pamięć pomroczy. W każdym miejscu i o każdej dobie, gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, wszędzie i zawsze będę ja przy tobie. Wszędzie cząstkę mej duszy zostawił, bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. Wolne.
kwiaty mogiły śpiewa, jakieś ptasze polne. Nie było, nie było, Polsko, dobrze tobie. Wszystko, wszystko się prześniło, a twe dzieci w grobie. Popalone sioła, rozwalone miasta, a w polu dokoła zawodzi niewiasta. Wszyscy poszli z domu, wzięli z sobą kosy, robić nie ma komu, w polu giną kłosy. Kiedy pod Warszawą dziatwa się zbierała, stało się, że sławą wyjdzie Polska cała, cała. Mili zimę całą, bili się przez lato, lecz w jesieni za to i dziatwy nie stało. Skończyły się boje, ale pusta praca, bo w zagony swoje nikt z braci nie wraca. Jednych ziemia gniecie, a inni w niewoli, a inni po świecie bez chaty i roli. Ni pomocy z nieba, ani ludzkiej ręki, pusta leży gleba, darmo kwitną wdzięki. Leciliście z drzewa, znów leci z drzewa, o Polska krainą, gdyby ci rodacy, co za ciebie giną, wzięli się do pracy i po garstce ziemi z ojczyzny zabrali. Już by dłońmi swymi Polskę usypali. Lecz wybić się siłą to dla nas już dziwy, bo zdrajców przybyło, a lud zbyt poczciwy. Lecz wybić się siłą to dla nas już dziwy, bo zdrajców przybyło, a lud zbyt poczciwy.
Pieśni nocy, bel canto fortepianu. Tak często określa się nokturny Fryderyka Chopina. To utwory sprzyjające zadumie, zasłuchaniu się w dźwięki sączące się spod palców czarodziejów fortepianu. James Haneker pisał takie słowa. W wielkich salach ginie coś z delikatnego i czułego ciepła i z uduchowionego głosu Chopina. Rozumiejący rzeczy pianista grać będzie nokturny przed małym audytorium, tak aby mógł się uwidocznić ich intymny nastrój nocny. Zostały one napisane dla godzin zmierzchu, godzin melancholijnego osamotnienia, w którym ich ciche, tajemnicze dźwięki odzyskują głos. Proszę Państwa, nokturn F moll z opusu 51, numer 1, dedykowany Jane Stirling, daje nam czas do snucia myśli. Niech on będzie zwieńczeniem dzisiejszego koncertu. Przed Państwem Aneta Czach. Thank you.
Szanowni Państwo, i tak kończy się ten niezwykły, wspaniały listopadowy wieczór Chopinowski w Polskim Radiu Rzeszów. Dziękuję dzisiejszym wykonawcom, którymi byli Jacek Ścibor, tenor, Aneta Czach, fortepian, Paweł Węgrzyn, fortepian i Łukasz Rusin, słowo. Chcę jeszcze raz podziękować i Państwu, i także publiczności, bo bez publiczności cóż wart byłby ten koncert. Dziękujemy bardzo za wytworzenie wspaniałej atmosfery i pianistka, i śpiewak mówili, że grało im się jak nigdy, po prostu wspaniale. Myślę, że także pan Łukasz Rusin nawiązał z Państwem wspaniały kontakt. Dziękuję bardzo.